Arek od 5 lat zajmuje się shibari. Ja nie znam nikogo, kto by to robił. Ludzie piszą w necie, że wygląda to dziwnie, ale też intrygująco. Gotowi? Nie. Zapraszam. O, kadzidełkiem jak ładnie pachnie. Geneza tej praktyki jest dosyć taka, no, niezbyt miła dla ludzi. W Japonii powstały sztuki związane z więziennictwem, torturami i sztukami walki, które wykorzystywały liny do krępowania więźniów na przykład. Dopiero po wielu set latach ta sztuka w Japonii wypłynęła do mainstreamu jako sztuka erotyczna. Czyli co? Od bólu do rozkoszy? Ciekawe. Dzięki temu, że odkryłem, w jaki sposób ja mogę się krępować sam i pozwalać na to, żeby partnerka na przykład ze mną się bawiła tak, jak ona chce się bawić, to doprowadziło mnie do takiego momentu, w którym ja poczułem się totalnie bezsilny. No. I to był pewien element dla mnie uwalniający. Weźcie sobie jakąkolwiek linę chcecie, łapimy sobie za końcówki i przeciągamy przez całą linę do końca. To będziesz moją modelką? Będę. No super. Ja sobie już będę radził z twoim ciałkiem. Będę cię dotykał, ok? Dobra. Dobrze. Pójdziemy sobie, improwizując, gdzieś na ciało i naszym zadaniem jest nakładać tą linę na ciało, tak żebyś czuła, że jakby ktoś cię tam cały czas dotykał. Dobra? Mhm. Idziemy sobie dalej. Kiedy Arek mnie tak wiąże, zaczynam rozumieć, dlaczego ludzie piszą, że shibari to coś więcej niż fizyczne doświadczenie. Nagle poczułam się dziwnie. Ale wygodne to nie jest. No nie, to nie ma być wygodne, okej? Mamy dyskomfort, ale akceptowany dyskomfort, a dalej jesteśmy w sferze wytrzymałości. Poćwiczmy sobie jeszcze kolejne wiązanie na partnerze. Zapraszam cię, Monika, do wstania. Ciebie zapraszam, żebyś wzięła linę. I teraz tak, łączymy ręce koleżance. W życiu nikogo nie wiązałam. Super, złap lewą ręką, tą końcówkę przenieś między ręce, tutaj, super. Teraz rozciągnij ręce i załóż jej za głowę. O, tak, i lekko dociśnij, super. Więc jej zadaniem jest teraz zaufać tobie, okej? Okay? Jakby się upuściła, ona by po prostu upadła do przodu, do tyłu. Spróbuj. Nie, no tak, do przodu to się jej boję. Rób tak, żebyś ty była pewna, tak? Boże, Monia. Trzymaj mnie. Podziwam. Wchodzicie w pewne flow tego, że ty jesteś osobą, która trzyma przestrzeń, a ona ci się oddaje. Fajnie, czy tak? Dobrze, lubię dawać kontrolę, a... tak się okazuje. Naprawdę? No to mi się podoba, więc chyba tak. No, mi zdecydowanie lepiej jest, gdy mam tę kontrolę. Dobrze, dobrałyśmy rolę. Idealnie. Zaczynam rozumieć, że w shibari nie chodzi tylko o seksualne rzeczy, ale też o kontrolę.